Witam Was, widzowie, serdecznie w 27. odcinku z Eurotrack Simulatora 2. Ja jestem Juken, a to seria Zaczynamy od zera do milionera, czyli wszystko robione tylko i wyłącznie na Waszych oczach, na odcinkach. W poprzednim odcinku, widzowie, no tak naprawdę nam niewiele zabrakło, aby już prawie wbić kolejny level, no ale myślę, że to tutaj się stanie na pewno w tym odcinku. Więc podejmiemy sobie decyzję w tym odcinku, czy levelujemy w zdolnościach długodystansowca, czy któreś oczko ADR-a. Raczej skłaniałbym się do ADR-a, dlatego że te dostawy, jak widzicie, wszystko jest spoko, ale żeby jakby te zostaną bez zmian, ale awansowanie tego ADR-a da nam o 5% wyższe wynagrodzenie, bo nie 25, a 30, czy jest 5% raptem różnicy, ale na dostawach powyżej 1500 km. Ja byłem przekonany, że 1400, no 1500. To jest troszkę dużo. Na razie takich długich dostaw nie chcę robić, bo wtedy też odcinki byłyby bardzo długie. Więc raczej ADR-a. Pokazałem wam na tym przykładzie też, no w ogóle w tej serii całej, że awansowanie takie powolne tego długodystansowca jest nieopłacalne i przez to między innymi ta seria się dłużej rozwija. No ale no niestety, no żeby to pokazać, muszę to zrobić, czyli ewentualne błędy, które wy popełniacie, no muszę je też jakby siłą rzeczy popełniać, żebyście widzieli, że to faktycznie jest tym spowodowane. Ale macie odniesienie do tej serii poprzedniej, gdzie bardzo szybko mi szło, bo tam zupełnie inną taktykę stosowałem. Sami widzicie, że ta dostawa na czas też zupełnie bez sensu. Oczywiście teraz już tego nie cofnę, bo bym wam udowodnił, ale to macie, mówię, w poprzedniej serii, gdzie to szło bardzo szybko. Także na pewno dostawy na czas na ten etap nie będziemy awansowali, żadnej oszczędności paliwa też nie, bo to są jakieś tam grosze. Wiadomo, że gdzieś tam to wpływa, ale na razie ADR-y, na tym byśmy się skupili. Spłaciłem kredyt ten jeden, także mamy kasy, no tak nie do końca za dużo. Pierwsze, co nas czeka, i tak będziemy musieli to zrobić, bo jesteśmy zmęczeni, bo dostawę dostarczyliśmy. O, coś tutaj, tak widzę, nie za bardzo zatrybiło. Więc pierwsze, co nas czeka, moi drodzy, to się przespać. Bo i tak noc się zbliża, nie chcemy w nocy tutaj jeździć, więc... Więc chyba tam mieliśmy jechać, na prawo. Ta, no dobra, może być tu i w prawo. Także pierwsze, co nas czeka, to sen. Dzisiaj sobie też tym Iveco pojedziemy, to będzie już taka trzecia trasa i zobaczymy, jak będę, a z ciekawości nawet zerkniemy sobie zaraz. Ale jeżeli bym, moi drodzy, z drogi śledzie, bo Juken jedzie. No gdzie we mnie wjechałeś, ty kretynie? No mógł zahamować, to wjechał. Co w ogóle, otukują mnie. Otukują mnie. Dobra, słuchajcie, no jedno spanie musimy zrobić, żeby, wiecie, to zmęczenie nam zeszło. No w tej sytuacji zrobimy jeszcze jedno, żeby nie zaczynać o drugiej, czyli jakby pominęliśmy noc, no i zobaczmy, jak nam tutaj się stan konta zmienił, bo to jest zawsze ważne. O, Helga się naprawiła, czyli posłuchała mojej reprymendy, że ją zwolnię i do Niemiec wywiozę. No, to coś nam tutaj dochodów, no 50 tysięcy jeden zarobił, ale widzicie, no fajny Tomasz, musiałby dostać lepszy samochód może. 164, widzicie, podwoił nam się dochód i będziemy mogli normalnej porze zaczynać zlecenie. Przy czym no pewnie przez to, że uszkodziłem ciężarówkę, nie będę mógł zrobić szybkiej podróży, ale no tak jakbym sobie kliknął. No właśnie, tak też myślałem, tak też myślałem. Także szybkiej podróży nie zrobimy i możemy tylko brać zlecenie z miejsca, w którym jesteśmy. Zarządzanie kierowcami. Zawsze i tak sprawy techniczne. Przyjrzyjmy się. No Helga wolno. Wolno ta Helga nam tutaj strasznie leveluje. No ta pani też wolno. Aurora już lepiej. No jeszcze niech jednego długodystansowca zrobi. Nic się, myślę, że nie stanie. No tutaj panu byśmy dali teraz ładunek o wysokiej wartości. Widzicie, warto do tego co jakiś czas po prostu wracać i zaglądać, aby tutaj to się w miarę nam sprawdzało. No dobrze, no dobrze. To pracowników mamy ogarniętych, no to nie ma co. Musimy lecieć, zarabiać pieniądze, nadrabiać zaległości, bo niestety ostatnio była dość duża strata. My tu nie mamy, słuchajcie, za dużej
za dużego wyboru, ale proszę do Francji, bo po pierwsze byśmy odkryli trochę terenu, po drugie jest to i delikatny ładunek, i ładunek o wysokiej wartości. Chyba nie wieźliśmy jeszcze ciężarówek. Ja bym się chętnie zamienił, nie? To Iveco wstawił tam, a pojechał Volvo. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Reszta to są zlecenia już o wiele tańsze. Dystans, no szkoda, że nie ma 1100, bo byśmy mieli dodatkową premię, ale to już tam, wiecie, nam generalnie zależy w zasadzie w tej chwili, żeby tylko no, to levelowanie zaliczyć. Bo może być nawet tutaj w tym odcinku troszkę krótsze zlecenie, przez co będzie krótszy odcinek, a co za tym idzie, no i tak levelujemy i tak, bo tam nam niewiele brakuje, więc tak na luzie dzisiaj sobie krótszy odcinek zrobimy. Kilometr mamy do... Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Do dojazdu, więc spoczko, a pojedziemy do Francji trochę też... Mapy odkryjemy. No ja staram się tak robić. No i myślę, że wtedy w następnym odcinku, no nie jest jakieś to zlecenie bardzo opłacalne, ale nie mamy wyboru. Słuchajcie, kompletnie widzowie nie mamy wyboru, bo oczywiście mógłbym ciężarówkę naprawić, co by tam kosztowało pewnie niemało. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ja wam przypominam, że skręć w lewo. Jak kupowałem to Iveco, to ono samo w sobie nie było jeszcze naprawione, więc... Bo było kupowane używane, tak? Także unikam tego naprawienia. Zobaczymy później, czy je sprzedamy, czy damy pracownikowi. No to już się... Wybrano cel podróży. O, już się widzowie zobaczy, co my tam zrobimy. Jakąś decyzję się podejmie. Jak wiecie, ja zawsze większość tych decyzji jednak podejmuję na spontanie. Jeśli ten koszt naprawy byłby zbyt duży, to wolałbym to Iveco już sprzedać. O, źle podjechałem. To już bym wolał sprzedać i po prostu kupić coś innego, ale właśnie tak z ciekawości miałem zobaczyć, bo to się tak dziwnie aktualizuje. Jakbym teraz na ten moment miał kupić, no to mamy też Iveco o wiele lepszym stanie. No przypuszczam, że takie samo jak nasze. No tutaj fajny Mercedes, ale no z jedną gwiazdką, to wiecie. Wiecie, o co chodzi z jedną gwiazdką. Tu w ogóle, jak sami się przekonaliście, no to Iveco, pamiętam, kupowaliśmy za grosze, za sto ileś tysięcy, ono miało chyba tylko dwie gwiazdki. Ale jak sami widzicie, no czasami te ciężarówki, no tutaj jest niby fajny Mercedes, ale no ta cena, nie? Także no jakbym teraz miał kupować ciężarówki, to bym praktycznie żadnej nie kupił. Bo te ceny są, no, kosmos. Także dobrze, że nie musimy kupować ciężarówki. A to Iveco, ja pamiętam, widzowie, kurczę, no jest to w odcinku gdzieś. Wiecie, że historii nie mamy rachunku, nie pamiętam, ale... A szkoda, bo mogłoby być coś takiego jak historia zakupów. Bo powiem wam szczerze, że to Iveco, ja dobrze pamiętam, to chyba 150 czy 170 tysięcy tylko za nie płaciłem. Czyli naprawdę jakieś grosze. Naprawdę jakieś grosze. Więc no... Spokojnie. Trzy razy, zobaczcie, trzy kursy zrobiliśmy, gdzie i tak ładnie na siebie zarobiło, więc... Zopuszczasz mnie, jak mi mrugasz chyba, tak? Ja tam się wpierdzielam zawsze, jak się da, żeby, wiecie, co ja będę stał jak taki pajac. Jedź prosto. Nie ma czasu na stanie, na świetle, to wiecie widzowie, czerwone światło, no ewentualnie mogę się zatrzymać, nie no, ewentualnie, ale tak to nie ma szans. Co ja będę tutaj? O, tak. To jest pewnie już ostatni kurs tym Iveco, bo tak jak mówię, w następnym odcinku będę myśleć o tym, czy zmienić. Najchętniej bym je dał pracownikowi, chociaż fajnie, ten trzeci raz, fajnie się zbiera, fajnie się mi nim jedzie. Nie mogę narzekać. Tu mamy w lewo, to może być dealer ciężarówek czy agencja pracy. O, myślicie, że tak daleko widać? Raczej to będzie dealer ciężarówek, bo chyba duży budynek.
ciężko tak z daleka ocenić. Raczej na dealera ciężarówek mi to wyglądało. To nie potrzebujemy, bo agencję pracy oczywiście muszę odkrywać, bo pewnie w następnym odcinku coś już będziemy działali. Czym no musimy koptować kasy dużo, widzowie, bo no niestety na następny odcinek to będzie znów zakup garażu. Teraz już mogę nie osobiście, tylko już mogę przez internet ten garaż kupić, bo dwa garaże kupiłem. No to teraz będę mógł już kupić normalnie. I ktoś z was pytał odnośnie ciężarówek, czy jak kupicie ciężarówki używane, to... Bo chodzi o to, że jak kupujecie ciężarówkę, nie? Mówimy też o nowej. No to najpierw musicie 5 kupić u dealera, tak? I dopiero potem wam się... A następnie skręć w lewo. Dopiero później wam się odblokowuje możliwość zakupu online. Więc oczywiście, jeżeli kupisz używaną, co widzieliście też na moim przykładzie, ani jednej... No może inaczej, zaraz nawet wam pokażę. Słuchajcie, widzę, przecież ani jednej nówki jeszcze nie kupiłem. Wchodzisz dealera ciężarówek, nie wiem, wybierasz sobie, ma nakup online. Normalnie jest dostępne, także nie ma problemu, nie? Czyli odpowiadając na pytanie, tak, zakup ciężarówek używanych jak najbardziej się liczy. Jakie fajne Volvo, ja takim Iveco to wiozę, nie? Jaki wstyd, widzowie. Jaki wstyd. Znaczy nie, no to Iveco nie jest aż takie tragiczne, nie mam powodu narzekać, to jest po prostu jest brzydkie, tak? To jest stara ciężarówka, mega stary model Iveco. Ale właśnie tak jak mówiłem, też w poprzednim odcinku, ma to swój urok i przez to, że to jest taki naprawdę starość, aż mi się zaczął mi się podobać. Ta brzydota jego, słuchajcie, aż mi się podoba. Może nie powiedziałbym, że każdy brzydki samochód jest ładny, no bo wiecie, jakby to powiedzieć, nie no, Fiat Multipla mi się na przykład kompletnie nie podoba. Jest totalnym brzydalem. Ale są inne takie samochody, które mają jakiś swój urok, nie wiem, tak jak pamiętam, już teraz ten samochód już jest mniej tak popularny, mniej jeździ po drogach, ale kiedyś, jeszcze jak byłem no chyba nastolatkiem, to był bardzo popularny Ford Ka, dużo kobiet tym jeździło. Pamiętam, Ford Ka. I też był no, takim brzydalem tak naprawdę, takie dziwne kształty miał, ale miał to swój urok, nie? Trzymaj się lewej strony. Dobra, grzejemy tym brzydalem. Jak jest, niech sobie będzie to Iveco nie najładniejsze, ale ważne, że jedzie, nie? Aj, bo tam mamy jechać na wprost. O trudno, kolizję niechcący spowodowałem, przecież nie zrobiłem tego specjalnie. Dziwne drogi w tych Niemczech, trzeba wyprzedzać poboczem. Kurde, szkoda, że mandat, no nie chciałem, myślałem, że dojadę bez mandatu, no ale no co ja zrobię, no już nie zdążyłbym zahamować. Skąd miałem przypuszczać, że jeden pas będzie tylko? Iveco na pewno po tym kursie będzie już do naprawy się nadawało, bo no już ostatnio tam dwa razy trochę potukłem go. Aha, i paliwo muszę zatankować, widzicie. A następnie skręć w prawo. W tym odcinku nam się, widzowie, to nie zegra. Bo robiłem, widzieliście, ue, ty gościu! Jaki puks. Robiłem, słuchajcie, ten, no to spanie przed jakby... Trzymaj się lewej strony. Przed kursem, nie? No więc teraz siłą rzeczy wiadomo, że spanie nam się nie zgra z... Spanie nam się, słuchajcie, nie zgra z tankowaniem, ale jak znajdę stację po drodze, to gdzieś sobie zatankujemy od razu. Chociaż może trzeba przyznać, że to Iveco musi mieć dosyć spory bak paliwa, skoro... Ostatnią całą trasę, ponad 1000 km przejechałem bez tankowania. Jeszcze zobaczcie, coś tam mamy w tym baku. Także... Nawet spoczko. O, tu w Niemczech też widzę, że promoc dosyć fajnie chyba. Bo raczej wątpię, żeby to oni zrobili w oryginale. Tak ładnie. Więc raczej to z promocja jest. No, gościu!
No czy wy widzieliście, co tu się dzieje? To są stresy same na tej drodze. Wjeżdżają we mnie, otukują mnie. O, najchętniej bym tam pojechał, kurczę, w prawo. Ale chyba z autostrady nie ma zjazdu i odkrył agencję pracy, bo będzie mi, słuchaj, ale nie, nawet nie ma, bo jest wiaduk, dobra. Bo wiecie, jaki jest problem, widzowie, że będę zatrudniał pracowników, a muszę mieć... Chciałbym już mieć takich pracowników, którzy coś tam mają tego długodystansowca, chociaż jedno oczko, bo sami widzicie, że zatrudnianie pracowników, którzy w ogóle nie mają długodystansowca, to jest... Trzymaj się prawej strony, że tu. A następnie skręć w prawo. Zatrudnianie pracowników bez długodystansowca to jest, wiecie, to jest proszenie się o koszty, nie? Że to od razu wam mówię. Unikajcie, widzowie, tego jak ognia. Wiadomo, że no nie mamy zawsze możliwości, tak? Bo jeśli na przykład zaczynasz i nie masz tych agencji pracy zbyt wielu odkrytych, bo to głównie od tego zależy, ile masz agencji pracy odkrytych. No, widzieliście zresztą w tej serii, pamiętam, że jak pierwszego pracownika zatrudniałem, to chyba miałem tylko jedną agencję pracy odkrytą. Wiadomo, że im więcej tych agencji, tym większy masz wybór. No i to jest spoko, nie? No, to szybciutki kursik będzie. Ostatni też był dosyć szybciutki. Ale nie chcę na razie tego długodystansowca raczej awansować, bo jeśli wtedy musiałbym zakładać, że trasy mam robić po 1500 minimum, no to nie wiem, czy chcę. Na razie. Trzymaj się lewej strony. To już prędzej, słuchajcie, jakiegoś ADR-a sobie. Kościół! Jedź tą Landarą, no jadę na wprost, mi przyspieszasz, jak cię, kurde. Oni jeżdżą. Dobra, migacza nie włączyłem. Moja wina, widzowie. Mogłem włączyć migacz, tak? Mój błąd. Miniaturka atomowa dla widza na tyle kominów. Oj. Teraz będę miał atomową miniaturkę, jak ja coś wywinę. No, niestety, wywinąłem. Ja szukałem stacji benzynowej, a nie było mandatu chyba. Ja szukałem, widzowie, stacji benzynowej. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Nie no, nie mogę, wiecie. Tych Volvo uszkodzić, jest to delikatny ładunek, muszę coś tam fajnie pozarabiać, no. Więc wiecie, nie będziemy dzisiaj hardkorów odwalali. Dzisiaj jesteśmy tylko na zysk nastawieni. Wiem, widzowie, co zrobimy. Tylko muszę zarobić tyle, ale to może się nie udać w tym odcinku. To zależy od pracowników, a nie ode mnie. Bo gdybym zarobił tyle, żeby ten kredyt numer 2 spłacić... O, Aurora, dziękuję, Aurora, fajnie. Bo wiecie, w czym jest rzecz teraz, widzowie? Gdybym 400 tysięcy kredytu spłacił, to miałbym tylko jeden ten kredyt największy. I wtedy w następnym odcinku mógłbym wziąć dwa kredyty po 400 tysięcy, czyli rozbudować garaż, kupić dwóch pracowników, zatrudnić. I teraz uwaga. Robić kurs i po następnym odcinku, tak, spłacić ten kredyt, bo jeden kredyt miałbym wtedy za darmo, bo rata kredytu jest dopiero naliczana. No dłużej niż po 24 godzinach. No gościu, kurde, chłopie, no. Ja się spodziewałem, że w Niemczech to my autostradą pojedziemy. Aha, bo my gdzieś do Francji lecimy, a teraz jest Belgia już. To już nie są Niemcy, to już jest Belgia. Dobra, jak Belgia Belgią, ale jedziemy zatankować, moi drodzy. Trzeba zatankować, bo będzie źle. Nie zatankujemy. Jaka cena paliwa.
Cena paliwa to jak z kosmosu. No nic, trzeba zatankować, widzowie. Nie mamy wyjścia. Będziemy teraz widzieli, ile mniej więcej z litrów zatankujemy. To wiecie co? To zbiornik może mieć 1200 litrów. Tak wam powiem szczerze. Awaria pojazdu, ja wiedziałem, że będzie gaz. No gościu, jadę, nie widzisz, puść. Chłopie, puść mnie. Wyjeżdżam ze stacji, puść mnie. No co za... Nie będę już tutaj przeklinał. Volvo ładne wiozę, to nie mogę tak sobie szaleć. Muszę w całości, w kawałku dowieźć te Volvo. Tam stru z moimi Iveco, ale... Nie, chociaż żeby Volvo dowieźć. Skręć w prawo. Naczepy na razie chyba nie mam, bo zresztą to będzie widać. Poczekajcie. Zobaczcie, moi drodzy, i teraz jest bardzo fajna rzecz. Zatankowaliśmy i wiemy, że za 14 godzin mamy przerwę na odpoczynek, więc jakbym się bardzo uparł, a piątek 23 mamy dostawę, pewnie jeszcze zetniemy z godzinę, czyli znowu zrobimy coś takiego jak w poprzednim odcinku, że lecimy bez snu, widzowie. No, samochód, ładunku na szczęście nie mam uszkodzonego, dobrze jest. I zobaczcie, i to jest piękna sprawa w tym momencie, nie? O, 40 tysięcy rad, a nie 56, czyli zjechaliśmy dzięki temu. I zobaczcie, to jest o tyle fajna sprawa, że właśnie mamy tą ściągawkę, za ile mamy spać. Czyli za 14 godzin mam spać. Ja nie wiem, jak to jest tutaj z algorytmem zrobione, bo powiem wam szczerze, przecież realnie kierowca chyba może tylko 9 godzin jechać i po 9 godzinach musi spać. Chociaż ja się nie znam, powiem wam szczerze, na tym tachografie, ale tylko mówię o takich rzeczach, które mi się wydawało. Poprawcie mnie, jeśli teraz źle mówię, bo te 14 godzin to jest takie, mi się wydaje, mało realistycznie, w sensie, że za dużo. Nie wiem, jak to się ma do rzeczywistości, dlatego pytam, bo ja, wiecie, no nie jestem trackerem, nie jeżdżę. Jeżeli czegoś nie wiem, no to też nie będę udawał znawcy. Ale wydawało mi się... Ale to podkreślam, wydawało mi się, że 9 godzin maksymalnie może kierowca jechać. W każdym razie, no tak, co jakiś czas będzie nam gasł, ale to jeszcze bez serwisu się obejdzie, bo to jeszcze nie jest aż tak uszkodzony na szczęście. Natomiast, moi drodzy, no, no to w takim razie, jeżeli 22 tam będziemy mieli ten przyjazd, bo to się, myślę, godzina jeszcze zetnie, no to wiecie, no to możemy jechać bez snu całkowicie, bo nockę minęliśmy. I zrobimy dokładnie tak samo jak w poprzednim odcinku, że po prostu przyjedziemy jakby o tej 22, tak? I wtedy zaczynając znowu odcinek kolejny, następny, znowu się przekimamy, żeby to zeszło, nie? O, tak możemy zrobić. Fajny plan. Ważne, żeby zarobić kasę, żeby spłacić ten kredyt i myślę, że jest spora szansa na to, że się to uda. Nie mówcie, że tory zamykają. Nie no, przejechałem chyba. Przyleciałem jak głupi. Ale chyba zamykali szlabany, no bo dzwoniło. Już teraz nie będę w lusterko patrzył, bo ja przydzwonię. Powiem wam, że tu miałem fuksa, bo gdyby szlaban zaczął się lekko opuszczać, a te szlabany tutaj są bardzo toporne, one są, nie wiem, jakieś, kurde, niezniszczalne, to już bym leżał na dachu, nie? No, już bym, widzowie, leżał na dachu, to już... Dajmy trochę realizmu, nie będziemy aż tak grzali, nie wiadomo gdzie. Jeżeli nie ma widoczności, chociaż fajnie tutaj jest. Ale to my... Jedziemy jeszcze? W Belgii jesteśmy chyba. Jest chyba cały czas Belgia. Bo nie było żadnej tablicy, że do Francji wjeżdżamy. Albo, nie wiem, nie pamiętam. Bo klimaty, powiem wam, bardziej mi na Francję wyglądające niż na Belgię. Patrzmy na tablicy. Jedź prosto. W
Bruksels. No jak Bruksela, no to Belgia. No to oczywiste, że jest to Belgia. No i trochę trasy będziemy odkrywali, także to kolejny plus. Podoba mi się to. Dzisiaj jest spokojny odcinek, więc nie musimy nadganiać, nie mam powodu, żeby z czasem tutaj się ścigać, także mogę sobie, wiecie, jedziemy szczególnie, że krajówką, więc jedziemy zgodnie, widzowie, z przepisami do tej 90-tki, kulturalnie. Jak widzicie na takich zakrętach, to i nawet 90-tka to... A patrzcie gościa, co robi na zakręcie, wyprzedza. Co za jełop. Teraz pytanie, czy Yuken powinien dołączyć do grona jełopów? A trudno, też dołączy. Bo gościu za wolno jedzie. Dobra, to wiecie co, mam lepszy pomysł. Yuken będzie podwójnym jełopem. I wyprzedzi jełopa. Wow! Dobra. Okej, widzowie, okej. Dobra, teraz jest wjazd do Francji, dobra. Jak widzicie, ja z dystansem sporym te odcinki nagrywam z uśmiechem. To też nie o to chodzi, żeby mieć kija w tyłku, się spinać o wszystko. No to nie o to w życiu chodzi. Kursik myślę, że mamy bardzo taki sam raz, nie za drogi, nie za tani. I tak samo, nie za długi, nie za krótki, lecz sam raz. No, wjeżdżamy do Francji, jest raz, zobaczcie, inny asfalt. Widz napisał ostatnio w komentarzu, że podziwia mnie za to, że walczę wytrwale na klawiaturze, a bez kierownicy. No, drogi widzu, no masz rację, dziękuję ci za ten komentarz. Uwierz mi, że jakby to było takie wszystko proste, to już dawno bym tą kierownicę miał, ale no niestety. Długo by opowiadać, może na live'ie kiedyś sobie porozmawiamy. Zresztą live'ów już chyba z 2 tygodnie nie robiłem z Eurotracka. Szczerze, nie mam czasu. Naprawdę, łatwiej mi jest czasem odcinek nagrać niż live'a odpalić. Bo live to zazwyczaj 3 godziny, 4. Ale doceniam każdy komentarz, że taką fajną społecznością jesteście. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy oglądają jeszcze do tego momentu. Możecie też napisać w komentarzu, oglądam. Jak nadal, nie wiem, wam się już zacznie nudzić, bo jakby ta muzyka, no i tam jest ile utworów w playliście, nawet chyba 30 nie ma, musiałbym sprawdzić. Jednego musiałem wywalić, bo mi troszkę odcinek przez niego chciało wywalić. Tam się okazało, że coś jest z nim nie tak. Ale jeżeli więcej, to ja mogę więcej jakichś takich fajnych, żywych, dynamicznych piosenek jeszcze pościągać, które by do trasy pasowały, bo ja tutaj się gustem muzycznym jakby nie sugeruję. To bardziej tym, żeby po prostu to pasowało do trasy, nie? Więc nie ma problemu, mogę więcej pościągać. Że mi się jeździ tym Iveco. Ja wiem, że się tu już jakby znowu powtórzę, bo do swojej hipokryzji, widzowie, no umiem się przyznać. Dlaczego miałbym się nie przyznać do swojej hipokryzji, bo w tym sensie hipokryzji, że moja reakcja na zakup tego Iveco, no była bardzo raczej negatywna w sensie. No a jednak w momencie, kiedy jadę, jest spoko, mimo że jest on brzydki, nie? No w sensie, że dobrze w miarę się nim jedzie, nie ma tragedii i myślę, że mógłbym dla widza to zrobić, doceniając to, że... Czy powiem tak, doceniając, że jesteście, drodzy widzowie,
zrobię. Nawet chyba jeden z widzów już ostatnio pisał, więc to też wam zadedykuję i zrobię to. Jednym z aut, które kupię używane i 2-3 kursy będę musiał nim zrobić. Nie wiem, czy właśnie w następnym odcinku, czy w jeszcze następnym. Natomiast jeżeli już bym zmieniał ciężarówkę, to powiem wam, że kupię renówkę. Skręć w prawo. Dla mnie to myślę, że będzie taka forma troszkę challenge'u, bo strasznie nie lubię renówki. Tak jak do Iveco jakby nic nie mam, no to po prostu jest jakby tylko brzydkie, no bo stare, ale mogę kupić renówkę i wiecie. Nie ma problemu, drogi widzu. Dla widza, czemu by nie? No i zobaczcie, 600 km do celu. Jak to szybko zaczęło zlatywać. Kolejne miasto odkryte, bo właśnie, czyli dopiero drugie z Francji. Jedno z Francji gdzieś tam chyba na południu odkryliśmy miasto. Bo wiem, że jechaliśmy przez Francję tam gdzieś, w którymś odcinku, chyba wtedy co promem płynęliśmy, co w ogóle było dla mnie takie dziwne, że przez Francję do Hiszpanii, z Hiszpanii promem zamiast po prostu, nie wiem, to już nie pamiętam jak to tam było, ale coś była, jakaś taka dziwna trasa. Się zastanawiałem, co by się stało, gdybym ja tą trasę sobie sam wyznaczył jako krótszą i wsiadł w inny prom. No ale też nie chciałem ryzykować, bo nie miałem tej pewności, czy tam we Włoszech tam prom płynie, no bo skoro tam mnie GPS nie zaprowadził, no to raczej tam prom nie płynie jednak. I to mógłby być problem. To straszny, widzowie, mógłby być problem. Ty Białasie, jedź! Kurde, miałem wyliczone, żeby wjechać na lewy pas, a gościu mi przyhamował, nie? Dobra, ale nie przydzwoniłem, cicho, jest dobrze, widzowie, jest dobrze. Dobra, teraz żeby we Francji nie były takie same autostrady, jak słuchajcie, w Hiszpanii, że tam są jakieś te, więc wiecie co? No tu chyba na wprost można, bo tam ciężarówka też jedzie, więc tu chyba mogę, nie ma... W Hiszpanii, słuchajcie, były takie... że za niska bramka, nie? I przydzwoniłem, słuchajcie, na bramce. No, był problem wtedy. Ścigamy się z Volvo chyba. Jednak Iveco gorsze. Gościu Volvo mi odjeżdża. Ja mu może... trąbnego, żeby wiedział, że jadę prawym pasem, bo jeszcze mi wjedzie i co? Może ma mnie w martwej strefie i nie widzi mnie w lusterku. Dobra. Iveco daje radę. Jak się rozbuja. Teraz już chyba we mnie nie wjedzie, nie? Jak im już mnie widzi. Przecież mnie by w tym Eurotrucku już chyba nic nie zdziwiło. Grzejemy, widzowie, grzejemy. Rura i do przodu. Viva la France! Asterix i Obelix się z Francją najbardziej kojarzy, no bo przecież to... Nie wiem, czy to raczej nie jest chyba film jakby stricte francuski, ale aktorzy są francuscy, nie? Więc albo ten, jak byłem nastolatkiem, była taka głupkowata komedia w takim policjancie Louis de Funès,
takim żandarmie. Nie, Louis de Funès to był chyba jego prawdziwe nazwisko, to było aktora w sensie. No i co? No przecież... No nie, to już jest nie fair, otworzył się szlaban. To jest mega nie fair. Niewidzialny szlaban mnie zaatakował, widzowie. No i mam uszkodzoną ciężarówkę. Dobrze, że nie ładunek, ale ciężarówkę tak. Mega nie fair. No, więc była taka komedia francuska, Louis de Funès w tym grał, taki łysy, o takich żandarmach. To była głupia komedia, strasznie coś tak, nie wiem, jak Benny Hill, jak w tamtych czasach były takie głupie jakieś. Właśnie jak Benny Hill, czy to był jakiś żandarm, ale ja nie mam, nie pamiętam jak się nazywała ta komedia. O, jeszcze chyba Allo Allo było, ale to nie wiem, czy to było francuskie, czy angielskie. Były te czasy, co Jaś Fasola. Też Jasia Fasolę, to wam powiem szczerze, do dziś to się lubi obejrzeć. To jest też tak głupie, że aż się ogląda. A tu taka ciekawostka, co też przeczytałem i to jest w ogóle mega, widzowie, w tym momencie, że scenariusze do Jasia Fasoli napisał sam Jaś Fasola, czyli Rowan Atkinson. On sam jest jakby twórcą tego. Tych pomysłów, co tam ma się pojawić w odcinkach i tego wszystkiego. Nie, tam nie było, że ktoś mu układał scenariusz, tylko to jakby on miał te pomysły. Ktoś to tylko jakby nagrał. A to były czasy przecież, co jeszcze nie było takiego dostępu do telefonów i do innych rzeczy. Tam z kimś musiał się dogadać, żeby mu to nagrali. Ze sprzętem porządnym, ale no, to taka ciekawostka i później telewizje to podłapały i zaczęły to puszczać, płacąc mu za to tantiemy, a on do dziś na tym tak naprawdę jeszcze zarabia. I dobrze, jeżeli miał fajny pomysł, niech zarabia, no ja tam nie mam nic do tego. Jaś Fasola, super. Też głupkowate niektóre były odcinki, no ale wiecie. Czasem głupkowate rzeczy są śmieszne. No to... Ja też czasem jak Jaś Fasola się czuję, jak tak rozwalam tą ciężarówkę, nie? No zobaczcie, kurczę, już chyba 30 tam parę procent mam uszkodzeń ciężarówki. Już na czerwono się sporo świeci. A to dlatego, że... Nie wiem, niewidzialny szlaban mnie zaatakował. Jeszcze tylko czekać, aż mnie jakiś, kurde, NPC staranuje. Oby nie, 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 widzowie, wypluwam tu, tu. Nic takiego nie mówiłem. Żaden NPC mnie nie będzie taranował. Jadę kulturalnie sobie tutaj środkowym pasem. Już wiele mi nie zostało, także... Dużo, dużo trasy już jest za nami. No co za gość. Aha, bo tu jakieś motory. No dobra, na lewym lecimy. Udało się bez żadnej kolizji. Oby ten ładunek nie był, słuchajcie, ale raczej nie, no naczepą nic nie przydzwaniałem raczej, jeżeli już to... Tylko ciężarówką coś przydzwoniłem, a to nie wpływa na uszkodzenia, na nasze karę za uszkodzenia przy zleceniu. Nie wiem, jak to ma, jak to wygląda, widzowie, przy szybkich zleceniach, no bo wtedy wiadomo, że uszkadzacie kogoś ciężarówkę, nie? Czekajcie, prawej, no to tu. Dobrze, bo już wątpiłem, czy dobrze jadę, nie? Gdzieś w statystykach ogólnych pewnie będę mógł sprawdzić, ile nakulałem kilometrów. Bo wiadomo, że ciężko jest to sprawdzić, jeśli no nie mam jeszcze swojej ciężarówki. I to jest w sumie chyba tylko jedyna taka dla mnie motywacja, żebym w najbliższym czasie już na stałe, jak będę chciał mieć swoją ciężarówkę, to żebym sobie kupił nówkę, cewkę. To po prostu widzieć, ile nakulałem kilometrów. Konkretnie tą ciężarówką oczywiście, a nie ogólnie. Bo ogólnie to tam się sprawdzi, to nie jest problem. A
czy w każdej ciężarówce sprawdzisz, ile, ona, ile pracownicy na przykład nakulali, nie? Ale mi oczywiście chodzi o to, żeby, wiadomo, ten licznik zaczynał się od zera, nie? No wiadomo, bo jak kupujesz używaną, to już jakiś tam przebieg ma. W najlepszym przypadku może to być 40-50 tysięcy. Zdarzało się mi chyba... Właśnie nie pamiętam, powiem wam szczerze, widzowie, czy zdarzyło mi się kupić ciężarówkę używaną, która miała mniejszy przebieg niż... niż 40 tysięcy. Chyba nie, chyba nie. Trzeba trąbnąć gościa, żeby mi czasem nie hamował i niech jedzie. Za dużo hamuje. Francję ładnie, elegancko odkryjemy. Jestem ciekaw, czy 7,5% może być, widzowie, odkrytej mapy po tym kursie. Jak to, no bo tej całej trasy nie odkryliśmy, tam jakaś część tylko jest, która, którą robimy na nowo. Dużą część już jechaliśmy. Więc to jest też tak ciężko. Początek, dobra, to tu nie ma szlabanu. Okay. Nawet nie zauważyłem, kiedy był koniec poprzedniego. Helga, znowu Helga leci, już nie powiem co. A mnie nie interesuje, że nie mogła znaleźć ładunku. Widzowie, ile kosztów? No, 2,5 tysiąca. No, ona tak robi, nie? Coś zarobi, za chwilę znowu koszty. Ach, tam widzicie, da się jechać ciężarówką, która jest troszkę uszkodzona, więc to, że wam komunikat wyskakuje odwiedź natychmiast serwis, to nie znaczy, że musisz odwiedzać, tylko dzieją się takie rzeczy, że chyba w czasie trasy, nie wiem, który, piąty, szósty czy siódmy raz, nie pamiętam, ale który, no już któryś raz mi po prostu przygasa auto i to wszystko. Na tym etapie jeszcze da się jechać, więc luzik. Trzecią mamy dostawę. No, mógłbym się teoretycznie przespać, ale to mi nic nie da. Równie dobrze przecież mogę się, słuchajcie, przespać, jak towar dostarczymy, bo jeśli w nocy nie musimy jechać, to nic tak naprawdę, widzowie, nie zmienia. Kompletnie nic nie zmienia. To, że przekraczasz prędkość, tak mocno daje po oczach na czerwono, że nawet jak dobrze patrzysz na trasę, to trudno byłoby tego nie zauważyć, nie? Że to tak jak się świeci na czerwono i to tak daje po oczach, że nie wiem, co byś musiał czy musiała zrobić, żeby tego nie zauważyć, nie? Jakbyś miał cały dźwięk wyciszony, bo ja mam akurat w GPS-ie na przykład głosowym mam ustawione, żeby Iwona nie gadała, no bo to jest dla mnie bez sensu, bo tak byłoby tylko co chwilę zwolni, jedziesz powyżej do wyzwolonej prędkości, by tam marudziła. A teraz mam tylko takie pik, pik, pik. Chyba słyszycie, zresztą zaraz, no już teraz wam nie pokażę, bo 130 to nie przekroczę, ale zobaczymy za chwilkę. Bo mam tylko takie pik, 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 dosyć cicho. Natomiast, no nawet jakbyś wyłączył całkowicie dźwięk, to ciężko byłoby po prostu tego nie zauważyć, nie? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ale nie pika mi, nie wiem czemu. Zjedź w prawo. Aż się może zepsuło. O Jezu, to jest 50. O Jezusie, kochany. Matuchno, kochana. O, tu by się zaraz mogło stanąć.
też wolę nie myśleć, nie? Najczęstsza przyczyna, że uszkadzasz ciężarówkę w Eurotrucku, to jest właśnie to, że za szybko wjeżdżasz w dany zakręt. Albo na prostej też czasem odwalasz. O, teraz pyka, nie wiem, czy słyszycie. Takie pik, pik, pik. Tam z jakimś odstępie parusekundowym pyka. No teraz już nie będzie pykało. Wypadałoby pokazać, co wieziemy, nie? Widzowie. O, pod słońce zrobimy, tylko że pod słońce nie będzie widać znowu. No i moje, wiecie, moje pokazywanie, co wiozę, może się często źle kończyć. O, tak by było chyba najoptymalniej. Gdyby jeszcze coś fajnego mnie wyprzedzało, to bym się nie pogniewał. Na bank przydzwonię. Obstawiajcie w komentarzach. Drogi widzu, jeśli jeszcze oglądasz, obstaw w komentarzu, czy przydzwonię w coś, czy nie. No na razie nie przydzwoniłem, ale to nie znaczy, że zaraz tego nie powtórzę. Szukam jakiegoś fajnego krajobrazu do... O, może tu na tle rzeki? O, widzowie! Nie, nie będę. Od razu zapowiadam. Uroczyście oświadczam. Nie będę specjalnie dla widza przydzwaniał nic. Nie stać mnie, drogi widzu. Przepraszam cię serdecznie, ale nie stać mi. Chociaż jadę, jakbym był lekko nietrzeźwy, nie? Nagrywam odcinek w ciągu dnia, także jestem w 100% trzeźwy, widzę. Nic nie piłem. Ja nie umiem prosto jeździć, słuchajcie, jak zmieniam te kamery. Kiedyś... Czy inaczej, pamiętam, że jak nagrywałem te odcinki, gdzie tam też więcej było muzyczki, mniej gadania, to no bez problemu tymi kamerami się bawiłem i jakby koncentracja była full focus na tym, nie? A jeżeli tak na spokojnie jadę i wam coś tłumaczę, czy tam opowiadam i jeszcze skupiam się na drodze, no to już ciężko mi się jeszcze bawić kamerami. To już dla mnie za dużo, nie? Takich mocy przerobowych, słuchajcie, nie mam. Jeśli chodzi o podział uwagi, nigdy zresztą nie miałem podziału uwagi takiego... Jak na przykład często kobiety mają, bo kobiety mają, są mistrzyniami, jeśli chodzi o rozdzielność uwagi, to w ogóle jestem w szoku. Ja bym wielu rzeczy tak nie potrafił. Przykład kobiety mającej podzielność uwagi to jest staje na światłach na czerwonym świetle i robi makijaż. To jest chyba widok, który myślę, że każdy jeżdżący za kółkiem przynajmniej raz albo kilka razy w swoim życiu zobaczył. O, widzowie, 200 km do celu. Raczej wszystko wskazuje, że mimo tych moich oczywiście tryknięć mojego Iveco, raczej powinniśmy mieć doskonale. Raczej nie powinniśmy już mieć kary za uszkodzenia i oby tak było. Liczę na to, widzowie, bardzo mocno. Ciemno. Wolę zwolnić, żeby w coś nie przydzwonić. Oj, zaczęło się chmurzyć. Tak, teraz się zastanawiam, bo wiecie co, 20:15 i pewnie zacznie padać deszcz. A my i tak dostawę mamy nadwyżkę jakby czasową. I nie wiem, czy to... Nie wiem, czy po prostu się nie przekimać teraz. Ustawa w sobota 6:44 najpóźniej. Uuu, to też tak mamy na styk, widzowie. Też tak mamy na styk, to znaczy... Nawet bym nie zdążył, jakbym się przekimał, słuchajcie. Tak jak mam być szczery, jakbym się teraz miał przekimać, 6 godzin by mi uszło czasu, to mógłbym się nie wyrobić na 6:44. To wolę nie ryzykować. Znacie mnie, że często ryzykowałem, później no, było nadganianie czasu. Nie chce mi się, słuchajcie. Jest levelowanie na luzie, my sobie mamy spokojnie trasę zrobić. Zawieziemy towar, po zawiezieniu się przekimamy, bo czas na to, ta konieczność do tego, żeby pójść spać, według tego, to mamy ile mamy tam jeszcze?
przerwa za odpoczynek, 5 godzin, także wiecie, teoretycznie bym jeszcze 5 godzin mógł jechać i byłoby spoko, nie? Więc zupełnie teoretycznie nie musiałbym jeszcze i spać. Więc skoro nie muszę, no to... To nie idę. Bo po co? Ale na pewno będzie padać, to już jest więcej jak pewne. Muszę też ryzyko spadnięcia deszczu, myślę, że ustawić sobie trochę na mniejsze. No ono było dosyć spore, ale to ze względu na śnieg, no bo jak mieliśmy moda na zimę. Chociaż ja bym może i zrobił jeden odcinek tak dla odmiany, że niby tak bardziej rollerplayowo, bo no raczej nic nie wskazuje, żeby za oknem miał nam śnieg spaść. I myślę, że już chyba wystarczy, zima już się kończy. Ale w ramach odcinka mógłbym takie coś zrobić, że spadł śnieg i w śnieżycy jechać. Tylko czy by mi się chciało, widzowie, 1400 km naginać w sypiącym śniegu i we mgle? Bo to wtedy sprawa wygląda tak, że jeżeli mamy na full ustawioną te opady deszczu, czyli w tym momencie, no, w tym przykładzie śniegu, bo to się jakby wiadomo zmienia, no to mamy tak, że praktycznie cały czas by mi sypał śnieg, byłaby mgła i teraz, co najlepsze, w godzinie 16 by mi się robiło ciemno, a jasno by mi się rano robiło gdzieś w granicach 9 rano. Także, czyli tak w sumie jak w takim szczycie zimy w Polsce, nie? Więc no tak szczerze, drogi widzu, to byłby to bardziej challenge. Byłby to bardziej challenge. Ale zrobimy inaczej. Widzowie, jeżeli pod tym filmem będzie 50 łapek w górę, bo zazwyczaj tak około 30 dosyć szybko nabijacie na drugi dzień, już jest ponad 20, 30. Jeżeli będzie 50 łapek w górę, nagrywam taki challenge, że no trudno, mamy, jeszcze wiosny nie mamy, więc teoretycznie ma się do rzeczywistości bardzo dużo, bo teoretycznie mógłby śnieg spaść, a u mnie w Eurotracku też może, to mogę zrobić taki challenge, że pojadę taką trasę, żeby załapać się na mojego długodystansowca, czyli powyżej 1100 km, to jest chyba ten moje minimum, powyżej 1100 km jakąś trasę, czy najdłuższą, jaką może mam na tym długodystansowcu, w śnieżycy, gdzie cały czas sypie śnieg i gdzie, tak jak mówię, tylko no, że wtedy liczcie się, drodzy widzowie, z tym, że liczcie się z tym, że no, jak będzie tak sypał śnieg i się będzie robiło szybko ciemno, no to już wtedy to spanie jakby tylko będzie tak według tego taryfikatora mojego, tak, a nie według nocy, no bo tu większość odcinka tak naprawdę będzie w nocy. Bo zobaczcie, jeżeli się robi jasno, powiedzmy już tak na full o 9, mówię o tej mgle, która trochę zejdzie, czyli o 9 się zaczyna robić jasno, a jest jasno do tam góra 16, tam 15 z hakiem, no to sami rozumiecie, że dużo nie mamy wyboru. Jedź, chłopie! Awebus, no jedź ten Awebus, Awananza. Okej, może być Awananza. Dobra, biorę go z prawej. Zobaczcie, tu 22 już się ciemno zrobiło we Francji, gdzie w Polsce to już, no nie wiem, to tak różnie, ale spoko, mamy tak zaraz dostawę, więc stwierdziłem, że się nie opłaca. Nie opłaca przed dostawą iść spać, lepiej iść spać już, kiedy ten towar dostarczymy, tak troszkę zagram bezpiecznie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zagramy, widzowie, bezpiecznie. Migacz dla widza. Fajnie tyka ten migacz w tym stary, bo to taki starodawny, mówię, to jest wszystko takie stare, nie, w tym Iveco. Zobaczcie, tak jak... A, teraz przestał tykać, bo mi zgasł. Ja mu nagasnął, mi zgasł. Ale nie, podoba mi się, mówię, jest urok tego Iveco, że on jest po prostu tak stary. Ta
Tam przebiegu on ma chyba 500 tysięcy nabite z 5 milionów. Już nie widzę, będę patrzył może na drogę, ale wydaje mi się, że to jest 500 tysięcy. To trasę mamy, widzowie, w takim razie skończoną praktycznie. Level wbity. Więc zgodnie z zapowiedzią... O, trzecie miasto jeszcze. Zjedź pierwszym zjazdem. We Francji. Słuchajcie, zgodnie z zapowiedzią pewnie ADR-a jakiegoś bijemy, bo tak jak mówiłem, no wbijanie najwyższego długodystansowca nie widzę, żeby miało jakiś... A następnie skręć w lewo. Jakiś sens. O, jeszcze może odkryjemy agencję pracy, chociaż chyba prędzej... Obawiam się, widzowie, że to prędzej będzie nie agencja pracy, a dealer ciężarówkowy jakiś. Chociaż, no, Volvo. No tak, jedziemy do Volvo zawieźć ciężarówki. Okej. No tak, no ktoś tutaj dowozi te... Widzowie, no jakby nie patrzeć, ktoś dowozi, nie? To była miła przejażdżka. To rozumiem, że tu dowożę, do Volvo, a nie tam. No bo to byłoby dziwne, jakbym ciężarówki Volvo wiózł tam. To by było, widzowie, mega dziwne, więc domyślam się, że wiozę do Volvo. Tym bardziej, że jest tutaj... O, proszę. Jest tutaj ta przyczepa narysowana, więc raczej wiozę do Volvo. A nie chce mi się już dzisiaj parkować. Mi się ostatnio ciągle nie chce, nie? Zauważyliście, że mi się... No znowu dobra robota, naprawdę? Dlaczego nie? Ojej, trochę kary dostaliśmy. No, 10 tysięcy to jest jeszcze do przeżycia. Dobra, wbiliśmy poziom. Fajnie. 32 500, 34, no czyli na następnym odcinku byśmy musieli wziąć takie zlecenie, żeby coś konkretnie wbić. Dobra, bierzemy ADR-a. Godnie, widzowie, z obietnicą. Kasy nie mamy na tyle, żeby... Ale zrobimy, wiecie co? Zrobimy to teraz, na koniec odcinka, żebyśmy nie musieli w następnym odcinku robić. Widzowie, moi drodzy, kochani, zobaczcie, daleko nie mamy. Bo ja bym chciał spłacić kredyt. O, i to najwyżej sobie tak pojedziemy. Ale kredytu i tak nie spłacę. Słuchajcie, kredytu i tak nie spłacę, bo to jest, no, troszkę zabraknie. No trudno, trudno, nie musimy spłacać. Nie musimy spłacać, zobaczymy w następnym odcinku, co wymyślę. No do zakupu, słuchajcie, garażu troszkę nam jeszcze... Poczekajcie, czy ja miałem kupować garaż, czy miałem ulepszyć? Chwila, widzowie, chwila. Aha, bo oba już mamy na full, czyli dobra, bo widzowie, my się tak szybko rozwijamy. Czyli teraz załóżmy tam hipotetycznie, nie wiem, co miał kupić garaż, no to zobaczcie, 800 tysięcy, 1 300 000, no to jest jakby to samo wychodzi potem, więc wiadomo, że lepiej kupić mniejszy i rozszerzyć. No czyli słuchajcie, czyli 800 tysięcy, no czyli nawet jakbym dobrał kredyt, to i tak na ciężarówki nie starczy, ale... Więc no jeszcze jedną trasę będzie trzeba zrobić. Dobra, ja sobie oczywiście, słuchajcie, to zapisuję, także dziękuję ci, drogi widzu, za oglądanie, dziękuję ci, że jesteś, no i zapraszam cię do obejrzenia następnego, kolejnego odcinka. Także ja tu sobie też zapisuję, żeby mi to nie uciekło. No i trzymaj się, cześć!